czyj to był pomysł, żeby córka wzięła udział w takim konkursie? Wie pani co, zaproponowano jej z Fundacji Jedyna Tata. Zadzwoniono do niej i zaproponowano, czy chce wziąć udział. No i zapytała się całej rodziny, co o tym sądzimy. Oczywiście wszyscy się ją namówili. No i córka się zgodziła. Miesiąc przed wyborami były w Bydgoszczy na takim obozie siedmiodniowym i tam po prostu zostały przygotowywane. Czyli uczyły się choreografii, uczyły się poruszania na wózku, uczyły się stylizacji. Byli i fryzjerzy, byli styliści. Miały dobierane sukienki, bieliznę i tak dalej, i tak dalej. I tam po prostu był taki obóz. Jeśli chodzi o obóz, to żadnych emocji nie było, żeby wygrać. To było na razie, jak brała to jako zabawę, jako praktycznie taką imprezę, jakoś coś innego. I nie myślała o wygranej w ogóle, jeśli chodzi o moją Weronikę, w ogóle. A już podczas samego finału, czy były emocje? Jak, pewnie, że były. Pewnie, że były. Jak i ona się stresowała, jeśli chodzi o finał. I cała rodzina przede wszystkim, tak? Rano od godziny 12 to już po prostu żeśmy wszyscy chodzili. Weronika została nie tylko drugą wicemis, ale przede wszystkim mis internetu i mis publiczności, to znaczy, przede wszystkim mis publiczności właśnie, wybrali ją ludzie, a było około 2100 osób na widowni.